Pudełko przede mną skrywa komplet toreb Magellan z firmy SG Cargo. Torby te są wykonane z balistycznego materiału, który jest odporny na warunki atmosferyczne. Bardzo wytrzymały. Torba, jak widać, jest naprawdę dobrze wykończona. Łącznie z fajnymi wstawkami i dodatkami. Mała kieszonka, do której możemy wrzucić trochę rzeczy. Paski mole, które możemy dopiąć. Dodatkowe torby, dodatkowe rzepy, dodatkowe akcesoria. Duża kieszeń, w której są także organizery na różne rzeczy. Uchwyt małej torby, którą można dokupić także z firmy SG Cargo, żeby ta torba nie latała po całym. Montaż jest prosty, jest na trzech paskach, które montujemy do rollbaru. Z tyłu się jeszcze znajduje jedna kieszeń, w którą możemy włożyć jakieś dokumenty, płaskie rzeczy. Naprawdę firma pomyślała o wszystkim, jak osłonić lakier, jak domocować. Zamki są bardzo wysokiej jakości, wykonanie jest wysokiej jakości, bardzo sztywna. Zacznę pokazanie montażu od bocznego montażu, który wykonałem, ale montaż zawsze zaczynajcie od górnego paska, ale nie dociskajcie do końca górnego paska, ponieważ pozwoli to wam później wyregulować go. Zamki są super, wystarczy tylko jedną blokadkę odpiąć i naciągamy pasek. Na nie montaż obu toreb to jest 7-8 minut. Montaż rozpoczynamy od dopasowania torby do rogu, by wiedzieć, w którym miejscu zamontować paski. Rozpoczynamy od górnego paska. Ten pasek jest najważniejszy. Pokaże nam właśnie, w którym miejscu dopasować kolejne paski. Nie ściągamy go nigdy do końca, z uwagi właśnie na te boczne paski, które musimy dopasować do boku rollbara. Od boku torby widzimy dodatkowe paski mole, które pozwolą nam zaczepić dodatkowe akcesoria, jak specjalne karabinczyki do systemu mole, produkty na różnych rzepach oraz torby, które powiększą nam bagaż. Torby pozwoliły mi zorganizować naprawdę niesamowicie bagaż. Do tego górna część montażu tych toreb, w sensie takim, że znajdują się u góry nad wszystkim, pozwala zapewnić szybki dostęp do potrzebnych produktów. Nigdy więcej nie będziecie szukać tych produktów po całym samochodzie, jak, nie wiem, manometr, szekle, haki, pasy, liny, różnego rodzaju klucze, które możecie tam dopasować. Zapięcia z blokadą, naprawdę niesamowitej jakości zapięcia, które zastosowała firma Easy Cargo w tych torbach, szybko pozwalają dostosować, dociągnąć te paski, bo to jest odblokujesz, ciągniesz, blokujesz blokadkę. Niesamowite, naprawdę jestem mega pod wrażeniem tych toreb. I każdy pasek potrzebuje odblokowania, dociągnięcia. Zaczynamy od górnych pasków, potem kończymy na dwóch bocznych. Do montażu torby z Cargo musiałem zdemontować swój uchwyt Warna na gaśnicę, który miałem z boku już bardzo długi czas. Polecam mocowania od Warna. To zdecydowanie nie są produkty chińskie z nałożonym logo. Cała kolekcja Epic Trail Gear od Warna to jest kolekcja głównie zadedykowana do samochodów marki Jeep, ale jest tam wiele uniwersalnych produktów, które można przełożyć. Są to produkty naprawdę wysokiej jakości. I ponownie montujemy bok torby tak, by spasować je razem z uchwytem Warna. Dociskamy paski, mocujemy wszystko, dociskamy tak, że dostosowujemy paski
od Warna. Ostatni pasek na dole. Mocujemy pod torbą Warna. Pamiętajcie zawsze o pasach pasażerów, żeby nie ścisnąć ich tym paskiem. Uniemożliwi to działanie pasów, więc zwracajcie na to zawsze uwagę. Dociśnięty, zblokowany, przymocowany, poluzujemy mocowania gaśnicy i zaraz możemy włożyć do środka gaśnicę. Potem ją dociskamy i sprawdzamy wszystko.